Dziś przedstawiam szokującą przepowiednię dotyczącą losów papieża. Jaki będzie los papieża? Czy zginie, czy zostanie zamordowany? Jest to przepowiednia ojca Czesmuszko. Absolutnie nieprawdopodobna historia, nieprawdopodobna przepowiednia, ale w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Trzeba pamiętać, że ojciec Czesław Klimuszko w ogóle był niechętny mówić na temat przyszłości, na temat jasnowidzenia, uważał, znaczy bał się tak naprawdę przepowiadać przyszłość, jakie to by mogło być, mogłoby to być skutki dla ludzi. I też trzeba pamiętać, że był duchownym, także jakieś takie radykalne stwierdzenie, że papież zostanie zamordowany, że przyjdą żołnierze, go zamordują i tak dalej, trzeba od razu rzucić. Natomiast ja dzisiaj przedstawię wypowiedź tej ojca Czesława Klimuszko, a także zestawię tą wypowiedź z wcześniejszą przepowiednią dotyczącą konkretnie Włoch. A wiemy przecież, że papież no, mieszka czy funkcjonuje w Watykanie, ale na terenie Włoch. Myślę, że jest to bardzo ciekawa sprawa. Ja powiem osobiście, że przedstawiałem wiele przepowiedni na swoim kanale, wiele tak naprawdę przepowiedni jasnowidzów, wiele przepowiedni ojca Klimuszko i według mnie tą przepowiednię trzeba szerzej interpretować niż tylko te słowa, które tu wprost powiedział Czesław Klimuszko. Czesław Klimuszko został zapytany na temat papieża, jaką widzi przyszłość dla papieża i powiedział w ten sposób. Warto przypomnieć, że tutaj ojciec Klimuszko zmarł na początku lat 80., czyli jeszcze przed na Jana Pawła II, powiedział w ten sposób: nie widziałem go, może już nie żył, trzy kropki, może był na jednej ze swoich pielgrzymek gdzieś na drugim końcu globu. Nie widziałem go, może już nie żył, może był na jednej ze swoich pielgrzymek gdzieś na drugim końcu globu. No i teraz na dobrą sprawę można to odnosić do dwóch spraw, a więc ta przepowiednia może się odnosić oczywiście do Jana Pawła II, czyli do tego zamachu, i właśnie do tego, że Jan Paweł II znany był z tego, że pielgrzymował po całym świecie, spośród tutaj chyba wszystkich papieży, jeśli nie większości, ma najwięcej na swoim koncie pielgrzymek po całym świecie, ale też wiele osób mówi to w kontekście innej przepowiedni ojca Klimuszko, którą właśnie zacytuję. Ta przepowiednia właśnie odnosi się tutaj do Włoch konkretnie i do sytuacji, która będzie miała miejsce we Włoszech, którą możemy obserwować na własnych oczach. No, ciężko też jest powiedzieć tak, bo przepowiednia, gdyby była przypisana konkretnie do roku, można by było ją rozliczać, można na dobrą sprawę ją interpretować w różnych odstęp czasowych. Natomiast ojciec Klimuszko został zapytany właśnie na temat Włoch i przyszłości, powiedział tak: widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich małych, okrągłych stateczkach, ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. Widziałem domy walące się i dzieci włoskie, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na... Wydaje mi się, że jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Część buta włoskiego znajdzie się pod wodą. Wulkan albo trzęsienie ziemi? Znak zapytania. Widziałem sceny jak po wielkim kataklizmie. To było straszne. No i tak właśnie tutaj mówił ojciec Klimuszko, czyli tak naprawdę ta przepowiednia wskazywałaby na czasy współczesne, czyli tutaj, że tak naprawdę uchodźcy trafiają do Europy, bo przepowiednia ta mówi tak: widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich małych, okrągłych stateczkach, ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. No tutaj jak ojciec Klimuszko nazywa, że to są żołnierze, tak? Możemy dzisiaj powiedzieć, że to są uchodźcy, tak? Ale też trzeba pamiętać, no, że uchodźcy to są ludzie, którzy pochodzą z innego kraju tak naprawdę, tak? Oczywiście zawsze to powtarzam, że nie każdy uchodźca jest terrorystą, no ale można to w ten sposób interpretować. To jest przepowiednia ojca Klimuszko, gdzie ona była przedstawiona praktycznie 40 lat wcześniej, tak? No to jakie on mógł mieć tak naprawdę wyobrażenie na temat tego, co się dzieje współcześnie. I tutaj ta przepowiednia dalej mówi o tym, że widziałem domy walące się i dzieci włoskie, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Atak niewiernych na Europę, czyli jakby tutaj ojciec Klimuszko przewiduje, że dojdzie do wojny religijnej, do wojny na tle religijnym, no i że papież w jakiś sposób może być zwalczany.
Tylko teraz największa właśnie zagadka polega na tym, że czy papież będzie znajdować się w tym czasie, kiedy dojdzie do tej wielkiej tragedii za granicą, na pielgrzymce, czy też po prostu ucieknie, czy też papież zostanie zamordowany, tak, jak ten niewierny, możemy mówić tak, w cudzysłowie oczywiście, na tle wojny religijnej, tego nikomu nie życzymy, ale tutaj interpretując tą przepowiednię, rzeczywiście taka sytuacja mogłaby ona mieć miejsce, tak? Trzeba pamiętać, że ojciec Klimuszko, gdyby powiedział to w latach na przykład 70., także, że widzę, że papież zostanie zamordowany przez po prostu tutaj wyznawców innej religii, no to by spotkało się z krytyką. Czyli tak naprawdę ta wypowiedź tutaj ojca Czesława Klimuszko, ta jego przepowiednia, trzeba ją bardziej drastycznie tak naprawdę traktować, tak? Ona ma bardziej taki charakter dyplomatyczny, natomiast trzeba ją bardziej tutaj drastyczny sposób traktować, z tego względu, że gdyby to właśnie powiedział w latach 70., tak, że on już mówi, tak, papież zostanie zamordowany, no przecież on sam był duchowny, tak, spotkałby się z krytyką nie tylko ze strony swojego zakonu, ale także w ogóle duchowieństwa, wszyscy by go potępili, tak, nawet Polacy by go potępili, no co on gada, tak, tutaj zielarz po prostu zdrawia ludzi, a mówi, że tutaj papież zostanie zamordowany, który został wybrany, no, w 70-tych latach, tak, niedawno został wybrany i zostanie nagle zamordowany, gdzie cała Polska praktycznie się cieszyła, przynajmniej ta niekomunistyczna, tak, to solidarnościowa cieszyła się z wyboru Jana Pawła II czy Karola Wojtyły na Jana Pawła II. No, szokujące tak naprawdę przepowiednia, są niepewne losy. Szkoda, że tutaj ojciec Klimuszko nie sprecyzował dokładnie, o co mu chodziło, tak? W jaki sposób zostawił taką dużą dowolność. Możecie napisać też, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, bo rzeczywiście jest ciekawy los tutaj, co by się mogło zdarzyć, tak? Co by się mogło zdarzyć. Wiemy też, że papież może przecież przebywać z pielgrzymką w innym kraju albo też na innym kontynencie. No i w momencie wybuchu na przykład wojny czy wojny na tle religijnym mógłby się schronić w innym miejscu na świecie. To nie jest powiedzieć, że Watykan jest takim miejscem, które praktycznie jest nie do ruszenia i że tylko na Watykanie będzie siedział po prostu i umrze, tak? Przecież może, gdyby sytuacja była jakaś tutaj podbramkowa, może przecież puścić Watykan i przebywać w zupełnie po prostu innym kraju. No, szokująca tak naprawdę przepowiednia. Tak jak mówię, ciężko jest tutaj powiedzieć, czy ona się odnosi do losów Jana Pawła II, bo tutaj te po prostu podróże wskazywałyby na Jana Pawła II. Z drugiej strony nie wiadomo, czy to nie jest przepowiednia, która łączy się właśnie z tymi żołnierzami, którzy się przeprawiają w pław przez tutaj morza, przez do Europy, tak? Widzimy, co się po prostu dzieje tutaj w Europie, jaka sytuacja ma miejsce w Europie. No, prawdopodobna tutaj historia, nieprawdopodobna wizja tego człowieka, że tyle lat po prostu wstecz praktycznie potrafił precyzyjnie powiedzieć, co będzie miało miejsce w czasach współczesnych, tak? W czasach współczesnych. Nie widziałem go, może już nie żył, może był na jednej ze swoich pielgrzymek gdzieś na drugim końcu globu. Nie widziałem go, tak? Czyli co to znaczy, że on, tu papież, jest niewidoczny, że w momencie, kiedy dojdzie do wojny na tle religijnym, po prostu przejdzie tak w cień, nie będzie zabierał głosu, nie będzie publicznie występował, będzie się bał o swoje... Nie wiadomo tak naprawdę, jak tutaj można interpretować tą przepowiednię. Może już nie żył, może był na jednej z swoich pielgrzymek gdzieś na drugim końcu globu. No to też jest ciekawa sprawa w kontekście Jana Pawła II, jak on został poszczelony, bo wiele osób mówi, czy nawet tutaj Ali Akcza, który poszczelił Jana Pawła II, powiedział, że on tylko pocisnął za spust, natomiast kulę niosła Matka Boska. No i tam lekarze mówili w szpitalu, tak, we Włoszech, że w Rzymie, że gdyby ta kula bodajże tam 2 mm, czy nawet czy klików dalej, trafiła w organizmie, to doprowadziłoby do przerwania tętnicy, by się Jan Paweł II czy Karol Wojtyła, tak, wykrwawił na śmierć. Czyli rzeczywiście mogłaby się ta przepowiednia odnosić do czasu właśnie w latach, kiedy miał miejsce zamach, tak, kiedy miał zamach na Jana Pawła II. Ale mówię, wielu takich jest tutaj ekspertów, badaczy, którzy interpretują w kontekście
czasów współczesnych, tak? Wiążą to właśnie z czasami współczesnymi, tym, co się teraz dzieje, że ci żołnierze przeprawiają się i dostają się do Europy. Widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich małych, okrągłych stateczkach, ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. No nie Europejczycy, bo wiemy, że oni przepływają tutaj z Syrii, a także z innych krajów, tak, z Afryki, a także z innych krajów, czyli nie mają tych rysów twarzy europejskich. No i to są małe statki, no bo to nie są statki transportowe, takie wielkie jak Titanic, czy jakieś po prostu tutaj liniowce. Widziałem domy walące się dzieci włoskie, które płakały. No właśnie, tak wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi się, że jak taka tragedia spotka Włochy, część buta włoskiego znajdzie się pod wodą, wulkan albo trzęsienie ziemi. Widziałem scenę, jak po wielkim kataklizmie to było straszne. Czyli na dobrą sprawę mieliśmy wojnę na tle religijnym i później jeszcze doszło do kataklizmu, a więc trzęsienie ziemi albo też wulkan. W jednym z filmików na temat przepowiedni właśnie mówiłem, że Wezuwiusz, wulkan może się przebudzić, może się on aktywować. No zobaczymy rzeczywiście, jak ta przepowiednia się to odnajduje, jak ją po prostu interpretować. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napisz też w komentarzu, co sądzisz na temat tej przepowiedni szokującej, a prawdopodobnej wizji ojca Czesława Klimuszko na temat przyszłości papieża. Pozdrawiam, trzymajcie się.